poprzednim odcinku. Była stypa. Nie da się już nawet. Ja nie mam ochoty w ogóle rozmawiać na ten temat, bo mnie to naprawdę dotknęło. I to musi nie, jak to? Słodko kwaśnie, ale jest zarąbisty. Nie, to ja nie mam. Ja zawsze jem czosnkowy. A zawsze jem słodko kwaśnie. Nie, muszę zrobić grafikę. Muszę zrobić grafikę, bo jestem rzeczniczką prasową. Pokażę wam dwa projekty i pomożecie mi ocenić, który jest lepszy. Opa! Pokaż się! A inna? A inna? Ja wam mogę zrobić grafikę. Mam 6 grafiki. Poważnie, ja mam grafikę komputerową. A inna, ona jest w sumie identyczna, tylko w poziomie i to inny układ. Zapraszam was na konto na Instagramie, które prowadzę, Hartsmet. Pewnie nie wiecie nic o pierwszej pomocy. Nie wiem, co ta Amelia w ogóle sobie wyobraża. Cały czas mówi tylko o sobie, sobie i sobie. Zaczyna mnie to strasznie drażnić. I mam wrażenie, że nikt w ogóle nie ma do tego żadnego problemu. Hej, ja mogę ci na chwilę prosić? Nie przeszkadzajcie sobie. No, także... A co chodzi? Kamil został oczywiście przypuszczał. Czy ty widzisz, jak tam zdjęcie się tak odbija? No mówi cały czas o sobie, tak. Tylko o sobie. No to zauważyłaś, nie? Też cały czas mówi tylko... moje konto, tak. Jakbym nie wiedziała, co to jest pierwsza pomoc. No oczywiście, że to jest pierwsza pomoc. A poza tym, kogo wchodzi też ona na te rozgrywki? My się mamy teraz bawić, a nie kurde, ale serio, to jest hamowa, no. To jest taka totalna popisuwa. Ty bym dwóch zaprosił. Właśnie, kto to zaprosił? Nie rozumiem, co tu się dzieje. Ale non stop, ja i ja. Trzeba temu jakoś zaradzić. Trzeba jej wywinąć jakiś numer. Co masz na myśli? Jakaś pranka. Nie, Nat, już jestem! Co podsłuchujesz? Co podsłuchujesz? Szukam kota. Dangerous woman. Dlaczego pobiła się z Martyną? Ja naprawdę nie pamiętam tej bijatyki. Jakby ona mi po prostu wyleciała z głowy i... nie wiem. Nie wiem, czuję się jakby ludzie mi wmawiali po prostu coś, czego ja nie zrobiłam. Ale mi serce wali, bo mam arytmię. Ja miałam. Dobra. To pytało! Masz jakiś problem do mnie? A co, ty masz jakiś problem? Ale w sensie... mogę ty masz jakiś problem? Coś, nie? O czym ty chcesz ze mną gadać? Posłuchałam trochę, że Michalina mówi, że cały czas mówi o sobie i że nie da się mnie słuchać. Naprawdę się zawiodłam wtedy na niej. Myślałam, że jak będzie miała do mnie problem, to przyjdzie i porozmawia. Ale jak widać, woli się skarżyć na boku. Nie będę mówić, że słyszałam, ale słyszałam to, jak o niej mówiłeś przed chwilą. I to jest to słabe, w sensie zamiast iść się skarżyć, mogłaś po prostu przyjść ze mną. Ja się skarżę? To teraz z tobą rozmawiam. Cały czas mówisz tylko o sobie. Cały czas mówisz tylko o sobie. No, myślisz, że to jest fajne? Nikt nie kontynuuje rozmowy, to mówię o czymkolwiek. O czymkolwiek, czyli o sobie. Tak. Co ty uważasz, Martyna? Skurczę. Krótko z fajerami. Najlepiej to wszystko się obrazi. Padliśmy na pomoc, jak się zemścić na tej przybłędzie. To łazienki. Będzie z nią wyjść. Dziewczyny chodzą razem do łazienki. Jestem się, ale na nią czekam i obleją wodą. That's a good idea. Ładnie wyglądasz, Amelia. Takich tyłów nie było. Postanowiliśmy ją oblać. Jak ona oblała egzamin trzecioklasisty. Nie A Amelia w końcu dostała za swoje. Nie wiedziała, jak nas traktuje i nie wiedziała, jaki to było słabe, że mówiła cały czas o sobie. Dlatego my z Patrykiem nauczyliśmy ją, co to znaczy szacunek do przyjaciół. Witam, Amelia. Czy ty podała się stop? Nie. Dostała. Czyli to
wszystko uknęłaś, tak? My to wszystko uknęliśmy! My! Nie, ona! Przekaka! Zatrzymuj tu drzwi, a idę zagadać. I love this! Mam dość tego, jak mnie już zdraktujecie. Wiecie, bo też już mamy dosyć. Idź stąd, nie chcę być w naszej drużynie. Wylatujesz z domu X! To nic personalnego. Gdzie są drzwi, dobra? Ty na zawsze, dla wszystkich miła, pomóc ci, Amelia, wszystko w porządku? A dzisiaj pokazała swoją prawdziwą twarz. Powiedziała wszystkim, że do nich nie pasuje, że w ogóle wypadam z teamu. Może w końcu zastosowała się do własnych rad, które pisze na prywatnym średnio raz na tydzień. Ale ja po prostu nie nadajesz się tutaj. A nie widzisz, po prostu tutaj nawróciłaś. Jest mi strasznie przykro. Nie wiem, co mam teraz ze sobą zrobić. Byli moimi jedynymi przyjaciółmi. Dlatego to wszystko doprowadziło do tragedii. Co? No, tylko kupi prank, a moja mama się to do siebie i poszła. Gdzie jest? O, szybko! O, nie, nie, ubieraj po to, bo to wyglądało. Zachowanie przyjaciół Amelii doprowadziło do tragedii. Czy ona w ogóle żyje? Najprawdopodobniej nie, ale tego dowiecie się dopiero w następnym odcinku.